Kinowrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Rondo turbinowe otwarte. Życzenia świąteczne. Rondo turbinowe już otwarte. Dzięki niemu kierowcy mają wygodne połączenie między dwoma największymi osiedlami, Piastowskim i Rąbin. Samo rondo posiada 5 wlotów, 2 z ulicy Poznańskiej oraz po jednym z ulicy Staszica, przebudowanej ulicy Górniczej i dobudowanego odcinka ulicy Prymasa Józefa Glempa. Oficjalnego otwarcia ronda dokonali prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza i starosta Wiesława Pawłowska. Łączny koszt budowy ronda to 5 800 000 zł. Miasto Inowrocław i województwo kujawsko-pomorskie przekazały na te inwestycje blisko 1,5 miliona złotych. Z kolei powiat jako inwestor wiodący pozyskał z funduszy dróg samorządowych prawie 3 miliony złotych. Narodził się nam Zbawiciel, wszelkiej duszy pocieszyciel. Śpiewajmy wszyscy wesele, alleluja, alleluja. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 roku mam przyjemność w imieniu całej redakcji Telewizji Miejskiej Inowrocław złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Oczywiście w tym roku szczególnym nie wszyscy będziemy mieli okazję spotkać bliskich, ale życzę mimo wszystko wiele ciepła i życzliwości. Takich serdecznych, szczerych, świątecznych życzeń będzie więcej, a o szczegółach Marcin Glapiak, nasz kolega Marcin Glapiak, z którym łączymy się już teraz. Witaj, Marcinie. Witaj, Arturze, szanowni Państwo. No też pozwoliłem sobie założyć taką specjalną, prawdziwą, długą czapkę świętego Mikołaja, żeby poczuć się ten klimat Świąt Bożego Narodzenia. Jeśli chodzi o życzenia, to chciałbym życzyć przede wszystkim zdrowia, bo to, jak się okazuje, jest najważniejsze w tych przedziwnych czasach. Zdrowia, ale także takiego poczucia dobrze spędzonego czasu w czasie tych świąt, odpoczynku. Okazuje się, że ta bliskość to takie antidotum na te bolączki naszego życia. Zatem dużo zdrowia, radości, no i oczywiście człowiek to nie tylko emocje, nie tylko duch, ale także ciało, także wspaniałych potraw i udanych prezentów. A czego życzą znani mieszkańcy Inowrocławia i prezydent naszego miasta? No proszę zostać z nami, bo tego właśnie za chwilę się dowiemy. Zapraszam. Panie i panowie, drodzy Inowrocławianie, te święta Bożego Narodzenia są nietypowe. Wiemy doskonale, z jakich względów, moi kochani. Bez względu na to, czy jesteście sami, czy z członkami najbliższej rodziny, życzę Wam, żebyście mieli to poczucie, że nie jesteście w żadnych okolicznościach pozostawieni sami sobie, że nie jesteście ludźmi samotnymi. Życzę Wam, żebyście te święta spędzili w takim właśnie przekonaniu, w pełnym zdrowiu i w nadziei, bo święta Bożego Narodzenia to są święta nadziei przecież. Życzę Wam, żeby w 2021 roku te wszystkie problemy, które dotknęły Was, dotykają nas, żeby odeszły do przeszłości, do historii. Tak to nieraz działo się w historii z wydarzeniami, których sobie nie życzyliśmy. Jesteśmy silni. Damy radę. Życzę Wam realizacji wszystkich najskrytszych marzeń, wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowie. Szanowni Państwo, w tym trudnym dla nas wszystkim czasie pandemii proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń. Zdrowych, spokojnych, pełnych radości i ciepłej rodzinnej atmosfery najpiękniejszych w roku świąt. Życzę również Państwu, aby nadchodzący rok 2021 był rokiem zdecydowanie lepszym od mijającego. Życzę również, aby spełniły się wszystkie Państwa prywatne plany, jak i zawodowe. Wszystkiego najlepszego. Szanowni mieszkańcy powiatu inowrocławskiego, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w trudnym czasie pandemii życzymy przede wszystkim zdrowia, ale także spokoju, radości oraz wielu wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodziny. Nie wszyscy będą mogli odwiedzić podczas świąt swoich bliskich.
ale symbolika wigilijnego wieczoru każe nam myśleć o tym, co nas łączy. Odnawia rodzinne więzi, przypomina, jak bardzo jesteśmy sobie bliscy. Pielęgnujmy to w sobie. Niech poczucie wspólnoty, którego doświadczamy, towarzyszy nam przez cały nadchodzący rok. Niech nowy 2021 rok przyniesie powrót do normalności, zdrowie i pomyślność we wszystkich ważnych dla nas sprawach. Wesołych Świąt! Szanowni Państwo, święta Bożego Narodzenia to czas spotkań rodzinnych przy wigilijnym stole. Niestety w tym roku ze względu na czas pandemii nie wszyscy będą mogli usiąść razem, ale tym bardziej niech będzie życzliwie i serdecznie. Postarajmy się atmosferę świąt przenosić choć w części na każdy kolejny dzień nowego roku. Niech w nadchodzącym 2021 roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczają, a wiara w lepsze jutro dodaje sił i energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów. Miejmy satysfakcję z wszystkiego, co uda nam się osiągnąć. Dbajmy o siebie i swoich bliskich i życzmy wszystkim zdrowia. Czas pandemii minie, a wzajemna życzliwość i troska niech pozostaną z nami. W imieniu Rady Nadzorczej, Zarządu oraz wszystkich pracowników Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu życzymy wszystkim mieszkańcom Inowrocławia, Janikowa, Pakości, Gniewkowa i Kruszwicy oraz wszystkich okolicznych miejscowości, gdzie spółdzielnia ma swoje zasoby, wszystkiego najlepszego na święta i nowy rok. Jako współgospodarze życzymy władzom samorządowym dobrej współpracy dla dobra wszystkich mieszkańców. Najlepsze życzenia i podziękowania składamy także firmom i instytucjom, z którymi na co dzień współpracujemy. Radosnych świąt Bożego Narodzenia i zdrowia w nowym 2021 roku. Szanowni Państwo, w związku ze zbliżającymi się świętami w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu i wszystkich pracowników Komendy Państwowej Straży Pożarnej w naszym mieście chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i dużo rodzinnego spokoju. Ten czas jest czasem szczególnym, ale myślę, że wspólne obchodzenie świąt zawsze pomoże nam te święta przeżyć w radości i spokoju. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w tym trudnym dla nas czasie z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę zdrowia, spokoju, ciepła rodzinnego, a nowy rok niech nam przyniesie szczęście, radość i pomyślność oraz szybki powrót do normalności. Życzę szczęścia, optymizmu i wiary w lepsze jutro. Zdrowych, pogodnych i przede wszystkim wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego, nowego i pełnego zdrowia roku 2021 życzę w imieniu Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku na różnego rodzaju projektach, które dla Państwa przygotowaliśmy i które będziemy mieli nadzieję Wam przedstawić tak na deskach Teatru Miejskiego, jak i Teatru Letniego w Inowrocławiu. Bądźmy razem. To jest nasze hasło na rok 2021. W imieniu Towarzystwa Miast Partnerskich Inowrocław chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim naszym mieszkańcom Inowrocławia oraz okolic oczywiście. Chciałabym życzyć przede wszystkim z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia dużo, dużo zdrowia, radości, miłości, pomyślności, życzliwości oraz ciepła rodzinnego. No i oczywiście szczęśliwego nowego 2021 roku, żeby był lepszy i normalny. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, bo w okresie tej epidemii ono jest najważniejsze i najcenniejsze. Także dla Was, dla Waszych rodzin, dla bliskich zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, spokoju i przetrwania tego najgorszego okresu. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
Zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym wszystkim mieszkańcom Inowrocławia złożyć moc serdecznych życzeń. Dużo zdrowia, radości i rodzinnych świąt oraz szczęśliwego nowego 2021 roku. Czego będziemy życzyć na te święta jako artyści? W szczególności zdrowych. Zdrowych świąt, wesołych świąt, radosnych, pogodnych. W ograniczonym może gronie rodziny, ale z najbliższymi, z tymi, którymi najbardziej ich kochamy. Aby te święta były mimo wszystko radosne i szczęśliwe. I to już wszystko na dziś w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia.